Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Jach i reprezentuję firmę XBEST. Jesteśmy dystrybutorem kabli i akcesorii światłowodowych, a w naszej ofercie można znaleźć kompleksowo wszystko, co służy do budowy sieci teleinformatycznych. To właśnie potrzeba kompleksowości sprawiła, że w ostatnim czasie w naszej ofercie pojawił się nowy produkt w postaci słupów, teletechnicznych słupów kompozytowych marki Polkomp. Prezentację podzieliłem na dwie części. W pierwszej omówię pokrótce wersje, warianty, jakie oferujemy, a w drugiej poświęcę trochę na omówienie metodologii stosowania słupów kompozytowych w praktyce, w tym jak projektować sieć w oparciu o słupy kompozytowe. Charakterystyka. Słupy kompozytowe możemy podzielić na cztery główne warianty, jeżeli chodzi o siłę wierzchołkową. Chodzi tutaj, siła wierzchołkowa jest stricte powiązana z budową samego słupa. Słupy mają konstrukcję warstwową, są tworzone z kolejno nakładanych na siebie na etapie produkcji warstw tkaniny szklanej z żywicą poliestrową. No i im więcej na etapie produkcji znajduje się tych warstw, jest używanych do wyprodukowania, tym większa jest siła wierzchołkowa i tym grubszy jest słup, tym bardziej jest wytrzymały, można powiedzieć, na wszelkiego rodzaju obciążenia w postaci zawieszania na nim kabli. Siły wierzchołkowe, jakie występują słupy, to odpowiednio 0,3 kN, 0,7, 1,6 i 2,5 kN. Każdy z tych wariantów siły wierzchołkowej mamy dostępny w trzech wersjach długości, czyli mamy słupy 7-metrowe, słupy o długości 8,5 metra i słupy 10-metrowe. Co ważniejsze tutaj należy wspomnieć, że jest to długość całkowita, czyli taka długość, która nie uwzględnia części słupa, która ma znaleźć się pod ziemią. Słupy zakupuje się w zależności od wersji wariantu wytrzymałości od 1,20 m do nawet 2 metrów w przypadku słupów 10-metrowych, jakiejś sile wierzchołkowej 2,5 kN. Waga słupów kompozytowych jest ich największą cechą i największym atutem. W zależności od wersji słupa waha się ona od 12 do 50 kg. Także jest to w stosunku do słupów, w porównaniu ze słupami drewnianymi czy betonowymi, nieporównywalnie mniejsze. Przypomnę, że waga słupa drewnianego dla porównania to jest około 100 do 120 kg, a słupy betonowe to już 200 do nawet 450 kg. Nie, to znaczy jest możliwość używania, stosowania fundamentów albo w całości wkopywanych, albo takich, jakie się stosuje do słupów drewnianych. Natomiast przez nas dedykowana i rekomendowany sposób montażu to właśnie przy wykonywaniu poprzez zakopanie ich w ziemi. Słupy kompozytowe dzięki swoim cechom znacznie obniżają koszty całej inwestycji. Tutaj mam na myśli, że sama cena słupa kompozytowego jest porównywalna do słupów drewnianych i betonowych, natomiast oszczędności przynoszą wszystkie warunki, czynniki, które są powiązane z transportem tych słupów, z montażem ich oraz z później już eksploatacją, o czym powiem troszkę później. Troszkę cech, jeżeli chodzi o zakup. Zakup słup kompozytowych daje nowe możliwości. Słupy są puste w środku, przez co możliwe jest prowadzenie kabli w ich wnętrzu. Kolejna cecha to nie zachodzi w nich zjawisko punktu rosy, czyli zjawisko osadzania się, skrapiania się wody w ich wnętrzu na skutek różnicy temperatur, dzięki czemu możliwe jest instalowanie w ich wnętrzu wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych. Brak zakłóceń, czyli kompozyt nie powoduje, nie zakłóca fal radiowych, mikrofal i innych, dzięki czemu w ich wnętrzu można z powodzeniem instalować wszelkiego rodzaju urządzenia do transmisji bezprzewodowej bez ryzyka zakłóceń. Słupy kompozytowe możemy wyprodukować w dowolnym kolorze z palety RAL. Może być to też gotowy wzór albo grafika, może być to logo firmy na przykład, albo nazwa ulicy, na której mają się one znajdować. Te słupy, co ważne, jest ten kolor i grafiki są trwałe, to znaczy, że to nie jest w żaden sposób lakierowane, tylko barwnik jest dodawany do ostatniej warstwy słupa, w związku z czym nawet wskutek zarysowania, czy jakichś obtarć, czy zwyczajne działania czynników zewnętrznych, ten kolor jest trwały, czy wzór. Słupy można podświetlać od środka,
Także to też jest dodatkowa opcja, jeżeli chodzi o aspekt estetyczny. Na zamówienie możliwość wykonania dowolnej ilości otworów, na przykład wpuszczanie kabli, a także opcja z drzwiczkami rewizyjnymi. Te drzwiczki rewizyjne też mogą być wykonane i są wykonane z kompozytu, co oznacza, że no nie mają wartości złomowej. W skupie złomu, w związku z czym no znacznie wpływa to na ograniczenie liczby dewastacji, kradzieży, takich rzeczy. Dzięki polityce sprzedażowej firmy XBEST słupy są dostępne u nas od ręki. Trzymamy je na magazynie, w związku z czym no, krótki czas realizacji jak najbardziej jest już dla nas typowy i podobny. Kolejna kwestia to transport tych słupów. Transport, tak jak już wspomniałem, jest ściśle powiązany z wagą, która jest tu główną cechą. Jeden tir słupu w przypadku zamówień projektowych jest w stanie pomieścić do 300 sztuk tych żerdzi, podczas kiedy no, na przykład słupy betonowe to jest zaledwie 50 do 100 sztuk dla porównania. Mamy swój transport słupów kompozytowych. Na chwilę obecną jesteśmy w stanie dostarczać do klientów słupy wyłącznie 7-metrowe, o długości 7 metrów, natomiast no, czynimy działania w tym zakresie, żeby też inne wersje móc swoim transportem za pośrednictwem swoich samochodów do klientów niskim kosztem dowozić. Na chwilę obecną dla słupów 8,5-10-metrowych korzystamy z usług firm zewnętrznych. Załadunek i rozładunek bez sprzętu ciężkiego to jest istotny element, ponieważ no, nie potrzebujemy tu żadnego rodzaju dźwigów, HDS-ów, koparek i innego typu, tego typu urządzeń i maszyn do rozładowywania naszych słupów kompozytowych. Halo? Raz. O. Wpływa to znacząco na ograniczenie kosztów całej inwestycji. Ręczne przenoszenie słupów, czyli wszędzie tam, gdzie te samochody i transport ciężki miałby problem z dotarciem, jest możliwy dzięki niskiej wadze słupów kompozytowych, także transport to jest kolejna kwestia, która tutaj ogranicza nam koszty. Montaż słupów kompozytowych jest możliwy do wykonania z poziomu gruntów co wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Możliwe jest to do wykonania przez dwie osoby, no i znowu bez używania sprzętu ciężkiego, czyli znowu nie trzeba się tu posiłkować żadnego rodzaju maszynami. W dalszej części chciałbym Państwu pokazać krótki filmik, który obrazuje sposób montażu tego słupa. Tutaj akurat panowie korzystają z wiertnicy spalinowej. Takie urządzenia też posiadamy w swojej ofercie. Przygotowywany jest otwór. Ten otwór nie musi być w dużo większej średnicy niż średnica samego słupa kompozytowego. Wystarczy tam 2-3 cm luzu, żeby to wykować, przygotować. W dalszej kolejności głębokość zakopania, czyli albo 1,20 m w przypadku słupów 7-metrowych, a w zależności od innych wersji no, odpowiednio więcej, do 2 metrów w przypadku słupów ciężkich, czyli słupów długich, czyli słupów 10-metrowych. Po przygotowaniu otworu panowie zabiorą się za osadzenie tego słupa. Tu będzie no, widać, jak lekka jest to konstrukcja. Otwór wykopany i następuje no, osadzenie tego słupa. I w dalszej kolejności będzie wykorzystywana żywica, masa żywiczna do posadowienia tego słupa. Jest to przez nas sposób rekomendowany z tego względu, że jest to mieszanka dwuskładnikowa. Teraz pan tutaj miesza te dwa składniki ze sobą. No i następnie opróżniana jest zawartość do wykopu. No i tak naprawdę w przeciągu paru minut ona ma już właściwości wiążące i można ten słup pozostawić. Nie. Masa nie ma żadnego negatywnego wpływu na środowisko, a przynajmniej w nie w większym zakresie niż klasyczne, standardowe mieszanki jakichś betonów. Ona za chwileczkę zacznie pracować i pęcznieć, w postaci pienić się tak jakby, no i wręcz trzeba później ją przysypać ziemią, żeby nie wychodziła ponad poziom gruntu. Także no to trwa parędziesiąt sekund i jest to gotowe, wypionowanie dokładne.
grze widać, no filmik nie trwał dłużej niż 2 minuty, a w tym czasie panom udało się tutaj posadowić ten słup. Można sobie się tylko zastanawiać, jakby to wyglądało w przypadku słupa drewnianego albo betonowego, no znacznie na pewno dłuższa robota w przypadku takich rzeczy. Użytkowanie słupów. Brak granicy plastyczności, co oznacza, że w przypadku, kiedy siła wierzchołkowa słupa wskutek działania jakichś sił pociągnięcia kabli zostaje przekroczona, słup nie dochodzi do żadnego trwałego odkształcenia. Słup odchyla się od pionu, ale później wraca do swojej pierwotnej postaci, czyli nie ma tam ryzyka albo takiego punktu, w którym następuje złamanie czy pęknięcie tego słupu. To jest istotna informacja. Słupy kompozytowe są totalnie bezobsługowe, nie wymagają żadnego malowania i konserwacji. Są, tak jak powiedziałem, dzięki tym warstwom zewnętrznym, z jakich są stworzone, są niezwykle odporne na wszystkie czynniki. Łatwa i szybka wymiana, to podobnie jak z montażem, to również wymiana pojedynczego słupa kompozytowego w linii, jeżeli on ulega jednak jakiemuś uszkodzeniu, trzeba go wymienić, jest konieczność, albo na przykład zmienić go na inną wersję, to jak najbardziej jest to możliwe i łatwe i szybkie do przeprowadzenia w przypadku słupa kompozytowego. Żywotność sięga 40 lat dzięki najwyższej jakości no, produktom, które są stosowane do ich produkcji, przepraszam, wykorzystywane. Odporne na opromieniowanie UV, korozję oraz szkodliwe działanie warunków drogowych i atmosferycznych, także tutaj sól drogowa oraz inne środki chemiczne, które służą do odśnieżania ulic, nie zagrażają, również zanieczyszczenia powstałe w ruchu ulicznym, także nie mają tutaj większego znaczenia. Dla słupów kompozytowych kolejną kwestią są zanieczyszczenia pochodzące od zwierząt. Wiadomo, że tam pieski lubią podlewać te słupy kompozytowe, nie tylko kompozytowe, ale też inne, też potrafi to degradować słupy betonowe czy drewniane. Gładka powierzchnia ułatwiające czyszczenie słupów. Chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju kleje i pozostałości po ulotkach, plakatach i innych tego typu rzeczach. No, znacznie łatwiej jest usunąć z słupów z gładką powierzchnią niż na przykład ze słupów drewnianych czy betonowych. No a na końcu to, co wspomniałem na temat słupów kompozytowych wcześniej, czyli no, te kompozyt nie stanowi wartości złomowej, czyli jeżeli tam się znajdują jakieś drzwiczki rewizyjne albo innego tego typu rzeczy, to nie są one obiektem zainteresowania osób trzecich. Bezpieczeństwo. Kompozyt poliestrowo-szklany jest dielektrykiem. Słupy kompozytowe w swojej konstrukcji nie posiadają żadnych wzmocnień metalowych ani nic takiego, co w razie uszkodzenia słupa przeniosłoby to napięcie na jego powierzchnię, w związku z czym co się z tym wiąże, nie wymagają one żadnych pomiarów kontrolnych i kontroli. Kompozyt za życie to jest z kolei program ubezpieczenia słupów kompozytowych w razie kolizji drogowej, w której słup zostaje uszkodzony przez samochód na podstawie notki policyjnej, protokołu policji. Producent wymienia słup na nowy, także słupy są też ubezpieczone, objęte takim ubezpieczeniem. Stary, uszkodzony słup zostaje utylizowany przez producenta na jego koszt także. No i na końcu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w kwestii bezpieczeństwa, bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych, i to jest kolejny filmik, który ukazuje skutek uderzenia samochodu w słup betonowy. No i tutaj dzieje się to, czego można by było się spodziewać, czyli no, samochód jest totalnie niszczony, natomiast zaraz będzie dla porównania słup kompozytowy. Słup kompozytowy pochłania jedynie niewielką część energii. Jak widać, podwija się pod słup, samochód spowalnia, ale i zatrzymuje się, ale no, uszkodzenia nie są tak brzemienne w skutkach, jak było to w przypadku słupa drewnianego czy betonowego. Trochę utylizacji ekologii. Słupy kompozytowe nadają się w 100% przetworzeniu. Utylizacja po stronie producenta, czyli no, najprawdopodobniej za pośrednictwem naszej firmy, a będziemy te słupy odbierać od klientów uszkodzone i przekazywać je do utylizacji, podczas kiedy no, utylizacja słupów drewnianych czy betonowych pozostaje po stronie no, państwa jako odbiorców, jako samych zainteresowanych. Niska emisja CO2 to się tyczy z produkcji samych słupów, ale również ilości tej
emisji, która się wydziela wskutek transportu. No, słupy są lżejsze, także i transport drogowy pochłania mniej tej energii. Długofalowy wpływ na środowisko słupów kompozytowych jest tutaj znikomy. Nie udało mi się dołączyć tutaj wykresu, ale no, są badania, które popierają to, że w dużo mniejszym zakresie, w perspektywie długofalowej wpływają one na środowisko. Kolejna część mojej prezentacji dotyczy projektowania linii teletechnicznych w oparciu o słupy kompozytowe. I tutaj przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim rodzaj kabla światłowodowego, jaki jest tam stosowany, i tu głównie chodzi o typ kabla i jego wagę, to jest najbardziej chyba istotny aspekt. Mamy tutaj kable, których jesteśmy dystrybutorem, czyli najbardziej popularne kable, kabel Airflow, to jest nasz kliencki kabel Drop 3 mm w wersji od 1 do 12 włókien. Następnie kabel Aramid, czyli popularny kabel uniwersalny, który nadaje się zarówno do kanalizacji, jak i do podwieszania w wersji od 2 do 24 włókna. Następnie kable ADSS, czyli najbardziej typowe kable samonośne, ciężkie kable. No i w zależności od tego, jaki to jest kabel oraz jaką funkcję w linii spełnia słup, należy dobrać odpowiednią siłę wierzchołkową do tego miejsca. Najczęściej popełniamy błędem i wszystkie zarzuty, jakie pojawiają się ewentualne pod kątem słupów kompozytowych, czyli że ta linia gdzieś tam pracuje, czy tego typu rzeczy, no pojawiają się najprawdopodobniej z uwagi na zły dobór samych słupów kompozytowych, jeżeli chodzi o funkcję w linii. Dobór wysokości do warunków terenowych to, no to jest akurat już kwestia indywidualna i zależna od tych warunków. Trzeba po prostu dobrać wysokość tych słupów tak, by kable wisiały w bezpiecznej odległości nad ziemią. Dopór siły wierzchołkowej ze względu na funkcję w linii. No i na tym zaraz skupię się troszkę głębiej, będę szczegółowo omawiał te funkcje. Na razie tylko wymienię. Mamy słupy przelodowe, narożne, krańcowo-krańcowo-krańcowe, dwa rodzaje oraz na końcu krańcowo-krańcowe oraz gałęźne. Warunki gruntowe, jakie pasują tutaj na potrzeby tej prezentacji, uprościliśmy do warunków słabych i średnich, a także takich, jakie najczęściej można znaleźć w naszym kraju. Zaczynając od pierwszego słupa przelotowego, czyli sytuacja, w której kabel światłowodowy przelatuje nam, no i siły, które działają na słup, działają na niego równomiernie, więc nie jest on z żadnej strony jakoś mocniej dociążony, obciążony. Widzimy tutaj rozgraniczenie i te materiały też są dostępne na naszej stronie ewentualnie oraz w katalogach, które mamy na swoim stoisku. W przypadku kabli cienkich Airflow Aramid wystarczy, jeżeli to będzie słup o sile wierzchołkowej 0,3 kN, czyli w zasadzie ten najsłabszy, czyli następnie, jeżeli mamy kable już jakieś grubsze, cięższe, zalecanym przez nas, rekomendowanym jest, żeby używać w tym celu nawet w funkcji słupa przelotowego słupów nieco bardziej wytrzymałych, czyli o sile wierzchołkowej 0,7 kN. Tutaj na dole też widzimy istotną informację na temat zakopywania, głębokości zakopywania tego słupa. Nie wiem, gdzie tu mam, o tutaj jest, chodzi mi o tą kolumnę. Widzimy, że dla słupów 0,3 kN to jest 1,20 m, później dla słupów 0,7 kN to jest odpowiednio więcej, od 1,5 metra do ponad 2 metrów, w zależności od rodzaju grunta oraz od głębokości, na jaką się tam go zakopuje. Kolejna funkcja, którą może spełniać słup, to słup narożny i w takim charakterze też on może występować, to znaczy jeżeli faktycznie dochodzi do łamania tej linii, musimy gdzieś skręcić z tymi kablami i siły słup nie może być odpowiednio obciążony z dwóch stron, no to musi być tutaj wykorzystany już nawet w przypadku kabli cienkich 3 mm i tych lekkich w konstrukcji słup o sile wierzchołkowej 0,7 kN. Dla kabli ADSS już bezwarunkowo w takich sytuacjach siła wierzchołkowa musi wynosić co najmniej 1,6 kN. Właśnie dlatego, że te siły działają z jednej strony, no i w innym przypadku, jeżeli zastosujemy za słaby słup, on może się najzwyczajniej w świecie gdzieś nam przechylać, odginać. Następna
funkcja, aha, no uzbrojenie słupów przelotowych, narożnych, jak również z wszystkich innych kompozytowych, nie różni się niczym od klasycznych słupów betonowych i drewnianych. Do uzbrojenia słupów osprzętem wykorzystujemy dokładnie te same materiały, taśmy stalowe, sporniki słupowe, wszystko dostępne w naszej ofercie na bieżąco. Słup krańcowy, czyli taki, który ma za zadanie ustabilniać całą linię i to jest ten rodzaj słupa, który wydaje się być najczęściej pomijanym aspektem. To, że ludzie projektują sieci w oparciu o słupy teletechniczne, w oparciu o jeden rodzaj słupa, czyli na przykład same słupy 0,3 kN, podczas gdy na początku i końcu naprawdę warto i należy ustabilnić tą linię w postaci jakiegoś mocniejszego słupa, no i dla kabli lekkich wystarczy, jak to będzie 0,7 kN, dla kabli cięższych już 1,6 kN. Uzbrojenie słupów krańcowych, tu też mamy sporniki, taśmy, mufa jeszcze dodatkowo się pojawia nam tutaj, nie różni się to niczym od klasycznych słupów drewnianych, betonowych. Następna sytuacja, w której mamy, może się znaleźć taki słup, albo dwie sytuacje, bo tutaj mamy słup krańcowo-krańcowy. Wszystko zależy od tego, jak, w jakim kierunku podąża ta się linia odgałęźna, oznaczona tutaj linią przerywaną. Jeżeli ten kąt jest, wynosi od 150 do 180 stopni, czyli w zasadzie warunki bardzo podobne jak w przypadku słupów przelotowych, mogą być to mniejsze obciążenia, mniejsza siła wierzchołkowa, czyli dla kabli lekkich 0,3 kN, im kabel cięższy, im więcej włókien posiada, tym wiadomo, że musi być to większa siła wierzchołkowa. Niestety nie mogę przewijać w bok, bo tu mamy jakieś problemy techniczne, więc musimy lecieć dalej. Uzbrojenie słupów krańcowo-krańcowych, tutaj widzę, że czasowo jeszcze mamy. Słup rozgałęźny krańcowo-krańcowy to jest ostatnia, najbardziej chyba skomplikowana sytuacja, jaka się może zdarzyć i najbardziej wymagająca dla samych słupów kompozytowych. No i tutaj widzimy, że w przypadku kabli ADSS 144J, jeżeli w takiej sytuacji musimy posadowić ten słup, czyli jeżeli ta linia główna gdzieś nam skręca, a jeszcze do tego dochodzi linia odgałęźna, która podąża w trzecim kierunku, czyli różne siły działają na ten słup, no trzeba tam zastosować jakąś mocną konstrukcję w postaci właśnie słupów odpowiednio dobranych. Uzbrojenie słupów rozgałęźnych. No i dalej przykład linii teletechnicznej wraz z przyłączami, czyli to, o czym mówiłem. Słupy krańcowe po jednej, po drugiej stronie, jako ustabilnienie tej linii. Tu akurat 8,5-metrowe, natomiast no, w tej roli mogą się pojawić dowolne inne długości. 1,6 kN na krańcach, z tego względu właśnie, o czym mówiłem, żeby ustabilnić całą linię. W środku mamy słupy przelotowe, tutaj z powodzeniem nadają się słupy 0,7 kN. Linia główna, kabel ADSS 144J, czyli ciężki kabel, linia i później jakieś przyłącze abonenckie realizowane już za pośrednictwem kabli cienkich. I kolejny przykład odgałęzienia od linii głównej przyłączem napowietrznym wykonanym przewodem Airflow, czyli no, kończy nam się linia główna na słupie krańcowym 1,6 kN jako mocniejszym w dalszym ciągu, czyli do cienkich kabli możemy stosować słupy kompozytowe o sile wierzchołkowej 0,3 kN. Przęsła do 50 metrów i jest to taka sytuacja chyba najczęściej spotykana i wykorzystywana, gdzie słupy 0,3 kN znajdują swoje miejsce, także na przyłącza ambulanckie cienkimi, lekkimi kablami można z powodzeniem te słupy wykorzystywać. Osprzęt montażowy, jaki posiadamy w ofercie, o tym wspomniałem już wszędzie, mamy świdry ręczne o średnicy od 140, 170 do 200 mm, długości 120 cm. Świdry spalinowe o mocy 6,3 konia mechanicznego. Tam jest możliwość jeszcze przedłużki do wiertła. Wiertło standardowe 100 mm. Ono też może być przedłużane o 50 cm. Oraz te masy montażowe w dwuskładnikowych opakowaniach, w workach takich do mieszania, do osadzania, posadowienia tych słupów. Trochę zdjęć z samych realizacji, z tego, jak to wygląda w praktyce. Widać, że nawet na samochody niewielkiej
długości. Da się bezpiecznie i zgodnie z prawem te słupy zakładać. Tutaj jest też ciekawa sytuacja duplikowania słupów, czyli w momencie, kiedy potrzebujemy wyższej wysokości, to możemy dwa słupy 7-metrowe jeden na drugi założyć i w ten sposób mamy długość około 11 metrów z dwóch słupów 7-metrowych. Tak też się da zrobić. One są wkładane jeden na drugi, dosłownie nakładane. No i resztę chyba załatwia grawitacja. Jakiś jeszcze film z realizacji, jak te słupy są tutaj. No, nie różnią się niczym aspekt estetyczny, to, że mogą być wykonane w różnym kolorze, w zielonym, zlewającym się tutaj z tą infrastrukturą, też jest taka możliwość. Także to jest kolejny argument dla Państwa, jeżeli chodzi o stosowanie słupów kompozytowych zamiennie. Na koniec inne produkty, które ewentualnie jeszcze bylibyśmy w stanie dla Państwa dostarczać. Chyba najciekawsza pozycja to słup łamany kompozytowy. Widziałbym tutaj zastosowanie głównie, jeżeli chodzi o jakieś nadajniki, anteny. Potrzebujemy coś przy tym zrobić, przeprowadzić jakieś prace serwisowe. Łamiemy go, składamy i z poziomu gruntu można to zrobić, a potem znowu przywrócić sobie ten słup, postawić go do pierwotnej konstrukcji. Ponadto słupy kompozytowo-aluminiowe, czyli takie hybrydy, jakieś inteligentne, słupy z możliwością instalowania tam na przykład ładowarek do samochodów, bo takie rzeczy też są inteligentne przejścia dla pieszych, jakieś słupy stylizowane i podświetlane kolorowe, ale to tak jak mówię, na indywidualne zapytania możemy też takie rzeczy z kategorii słupów kompozytowych dostarczać dla Państwa. Mamy jeszcze 4 minuty na jakieś pytania ewentualnie, więc jeżeli by Państwo coś nie było jasne, to można teraz zapytać. A jeżeli nie, to te 4 minuty możemy też poświęcić na przykład udanie się do stoiska X-Bestu, przy którym jest bardzo dobre piwo i tak też można ten czas spożytkować. Wszystkich niezmiernie zapraszam, jeszcze jesteśmy 2 dni na tej konferencji. Stoisko nasze znajduje się na końcu po schodach w lewo. No, na pewno znajdziecie gdzieś tam, są jakieś strzałki nawigacyjne, jeszcze umieścimy. Jest jakieś pytanie, tak? Słucham? Nie poruszałem tematu ceny w ogóle. Słupy kompozytowe, cena słupów kompozytowych w zależności od wersji no jest zróżnicowana. Przykładowo najbardziej popularny słup kompozytowy, czyli taki 0,3 kN na 7 metrów, to jest koszt około 450 zł netto. I od tej pory się, od tej kwoty. Nie, to jest cena gołego, tylko i wyłącznie słupa kompozytowego. Cena masy montażowego około 35 zł za worek. Jeden worek wystarczy, jako minimum dwa, no tak jest już absolutnie wystarczająca ilość. Tu znowu. 2,5 kN w granicach 2000 zł nawet może kosztować taki słup. Ale to, tak jak mówię, bardziej zachęcałbym tutaj do kontaktu mailowego i będziemy to wyceniać. Wszystko jest zależne też od ilości tych słupów, jakie będą potrzebne i tutaj jestem pewien, że jesteśmy w stanie przygotować konkurencyjną ofertę. Jeszcze jakieś pytanka? To dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do naszego stoiska.